Abelard Giza i Wojciech Tremiszewski, Mucha Lena. Odcinek drugi. O, jedzie autobus. O, jaki punktualny. Co do minuty. No, brawo, panie kierowco. Proszę wsiadać, drzwi zamykać. Poproszę jeden normalny do Ciechanowa. O, wow, same muchy jadą. Dzień dobry, kochana. Dzień dobry. Cześć. Czy tu jest wolne? Oczywiście, zapraszam. Już biorę torbę. Oho, a co to za robótka? Sweter dla wnuczka robię. A ja szalik. A ja czapkę. Proszę zobaczyć, jak mi ładnie wyszły otwory na skrzydełka. Ojej, jak ja się stęskniłam za domem. Jak ja sobie dzisiaj zanurkuję w śmietniku na wyzwolenia. A ja na Sienkiewicza. A ja na Armii Krajowej. A ja na świętego Stanisława Kostki. A co tu tak pięknie pachnie? Kanapka. Mąż mi z kupą przygotował. No, dobry mąż. Dobra kanapka. A ma pani może jeszcze jedną? Mam, ale bardzo nie lubię się dzielić. Ja też nie lubię. Ja to już w ogóle. A ja bym się podzieliła, ale nie mam. Jezu, jak to pachnie. Jak to pachnie. 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 Co to? To był tylko sen. O nie. Ale... Hej. Pachnie naprawdę. Co to się dzieje? Świeża kubka. Skąd ten zapach? Wow! Co to za wielka kula pod moim liściem? Jeżeli pani przeszkadza ten zapach, to przepraszam i już toczę dalej. Tu nigdy nikt nie mieszkał, więc uznałem, że to idealne miejsce na śniadanie. I pan to sam wszystko zje? Bo ja jestem taka głodna. Ależ zapraszam. Będzie mi niezmiernie miło, tylko musi pani wiedzieć, że to jest... O, smacznego! Pani pozwoli, że się przedstawię. Żuk Wojciech, rotmistrz w stanie spoczynku. Widelczyk? A może łyżeczkę? Mucha Lena. Ostatni raz wspólny posiłek jadłem w towarzystwie swojej nieodżałowanej małżonki Łucji. Świeć palnie nad jej duszą. Rower biedaczkę przejechał. Wołałem, Łucja, zostaw kulkę i uciekaj, ale ona, że to jedzenie, że tak nie można, tak bez szacunku i na pół, jak szablą cięta. Cześć jej pamięci. Przepraszam bardzo. I oczywiście bardzo mi przykro, ale to było takie pyszne. To nic. Jak Łucja przyrządziła kulę, to się koledzy z całej kompanii na wódeczkę wpraszali. To musiała być wspaniała kobieta. Wspaniała to może być przejażdżka, proszę pani. Łucja była aniołem. Panie Wojtku. Była nimfą. Czy pan... Była miłosną mgłą. O właśnie, a czy może pani Łucja w takim razie... Czy ona znała może drogę do Ciechanowa? Łucja? No, może podczas jakiejś podróży, przejażdżki. Oj nie, no Łucja nie podróżowała. Ona wiernie czekała w domu. Aha, tak przy garach, w dzieciach, bez kariery. No, nigdy nie narzekała. No to chyba taka powinność kobiety. Wiernie czekać. Wspierając mnie, wspierała ojczyznę. Ale pani pytała o Ciechanów. O, ciekawe. Są dwie drogi. Jedna PKS-em, ale ja bym nie ryzykował. Tam są ludzie. Mogą mieć rower. A druga przez las. Krótsza, ale... Ale? Ale las jest dziwny. Las jest dziwny? Sam jesteś dziwny. Facet boi się autobusów i trzyma żonę w domu. Weź obudź się, mamy XXI wiek. Chcę do miasta. O, jest przystanek. A obok latarnia, przez niektórych zwana księżycem. No ale akurat Baśki to będzie mi brakowało. Dobra, ale teraz na drugą stronę szosy i do domu. Gdzie jest ten rozkład? Co jest? Nie ma go? No przecież tu powinien... Ktoś urwał? No co za debil! No nie mogłeś zdjęcia zrobić? Musisz zabierać do domu, tak? O, ale tu jest coś napisane. Unia Twele. No
No dobrze, trzeba będzie po prostu poczekać na PKS i tyle. Trudno. Ostatni rzut okiem na łąkę. Żegnajcie, wieśniaki. Do niezobaczenia. O kurde, co ja widzę? Pająk Rajmund kogoś złapał w sieć. Panie Rajmundzie, niech mnie pan wypuści, proszę. Leciałem właśnie do szkoły i... Nie przejmuj się, bo dzisiaj nie ma zajęć. Zjadłem dziecko i nadal jestem głodny. Zjadłem dziecko, no taka jest natura. Zjadłem dziecko, gitara mi nie stroi. Zjadłem dziecko, a teraz zjem ciebie. Co on śpiewa, o mnie? Czy myślisz, moja mała, że nie widzą cię me oczy? Jezu, gdzie jest ten cholerny autobus? Nie no, spokojnie, przecież on jest po drugiej stronie szosy. Właśnie wsiadam w katapultę z pajęczyny. Oto pocisk śmierci w twe ramionach da. Hej, hej! Muszę uciekać. Znów się mijamy, ale kiedyś się znajdziemy. Może razem gdzieś pójdziemy ciebie zjeść. Z lotu ptaka widzę szosę, w zeszłym życiu byłem kosem. O, wypluł mnie pan. Dziękuję, panie Rajmundzie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Leć, leć, uciekaj. Możesz jeszcze złapać w łeb. Ja cię jeszcze dopadnę, jak twoich ojca i matkę, brata i siostrę, kuzyna i ciotkę, wujasa i Kaśkę, Andrzeja, Halinę, Matyldę, Malinę, Alinę, Celinę, Malinę, Filipinę, Och, kurde, przystanek jest spalony. Jak się nie dowiem, o której konkretnie przyjeżdża autobus, to ja nie mam szans z tą włochatą listą przebojów. No dobra, to w takim razie zostaje ten dziwny las. Czy ja wiem, czy dziwny? Las jak las. Drzewa, ściółka. Jedziemy, no, do domu. No dobra, trochę tu ciemniej. Spokojnie, to tylko las, nic takiego. Zwykłe drzewa, tylko jakieś takie duże. No ale co, u nas w Ciechanowie drzew nie ma? U nas są bloki, to jest dopiero... O Jezu, to tylko cień. Może głębiej będzie jakaś polanka. Trochę słońca, trochę... Dobra, liść. To był tylko liść. Tylko liść. On chodzi. Ten liść chodzi. Dobra, to tylko w mojej głowie. Na pewno się nie zgubisz. Na pewno umrzesz. Ty zabijesz cię. Co tu się dzieje? Dajcie mi spokój! Jeszcze chwila! Zaraz będę po drugiej stronie! Cześć, Lena! Cześć, Bartek! Co ty tutaj robisz? Żyję? I co chwilę spotykam ciebie? O nie! Znowu jestem na łące! Przecież przeleciałam cały las! Byłaś w lesie? No! Po co? Bo chcę wrócić do domu! Czyli? Do Ciechanowa! Wow, bez szans! No jak bez szans? Żuk Wojciech mówił, że PKS-em albo lasem! No to PKS-em! Tam jest Rajmund! Bez szans! Ślimaka zapytaj! On wie wszystko. Bez szans, no. Nie zapłaciłam mu wczoraj. I uciekłam. Nie zapłaciłaś Ślimakowi. No najgorzej. Cześć, Bartek. Co tu się stało?
O, komar Mieszko. Ty, ona nie zapłaciła ślimakowi. Co? Jo, ja pierdykam, ty. Poważnie? Ostro, ty. Ślimakowi nie zapłaciła, proszę ciebie. Dziewczyno, jak ty chcesz tu żyć teraz na łące, ty? Przecież ślimak ci już nigdy nic nie załatwi. A wy co? Napadacie na motyla. No, ta znowu będzie teraz męczyć. Co ty się w ogóle interesujesz, ty? Wiemy, gdzie mieszkasz. Będziesz fikać, to z twojego liścia zrobimy gołąbki. Ej, ej, ej. Daj spokój. A co wam w ogóle zrobił ten motyl? To nie jest motyl. To jest gąsienica w kolorowych, proszę ja ciebie, fifrakach. Motyle to są przebierańce. Rodzi się taki jako gąsienica. Owłosiony, zielony, twardo stąpający po liściu, proszę ja ciebie. I jednego dnia pijesz z nim piwko, gadasz o mundialu, a na drugi dzień on jest w pończochach, pije nektar i fruwa w kolorowych fifrakach. Mieszko. No nie ma typa, no. Weź, weź ty jej powiedz. Lena, to jest kwestia zaufania. Prawdy, tożsamości i siły, rozumiesz? Nie. No jak no? Jak możesz zaufać komuś, kto z dnia na dzień staje się kimś innym, ha? To jest nienaturalne. Co ty pieprzysz? Gąsienica to jest larwa. Larwa? To jest przecież propaganda motyli. One chcą, żebyś myślała, że to jest normalne. Akurat. No, poza tym to osłabia naszą łąkę. On nie pomoże nam walczyć z wrogiem. Z jakim wrogiem? Z każdym, Lena. No ale z którym konkretnie? No z każdym, który nadejdzie, no. I weź jej powiedz, że frajer pisze fantastykę. Mieszko, nie w tym rzecz. Nie, no powiedz jej. No, Mieszko... On pisze fantastykę, proszę ciebie. Zamiast coś o naszej łące. Ty, dobra, Bartek, co będziemy jej tłumaczyć, jak ona jest zamknięta na dialog? Lecimy, proszę ciebie. Wasilewski cię wzywa. Muszę iść. Potem pogadamy. Kolorowe fifraki. Proszę ja ciebie. Ciszej, Burek, ciszej. A kogo moje długie oczy widzą? Dzień dobry, panie Mieczysławie. To mówi, że uciekła. No, chciałem przeprosić. No, to niech zaczyna. Przepraszam? No, tym psa nie nakarmię. No, wiem, no. Ale ja nie mam żadnych pieniędzy. Ja muszę się dowiedzieć, czy jest jakiś sposób, żeby dostać się do Ciechanowa. Czyli szukasz pracy? Nie. Kurwo, wracaj tu! Zaraz! Jasno! Tak, szukam pracy. Jak odpracuję poprzednie zobowiązanie, plus odsetki za ucieczkę i VAT, to zacznie pracować na to, co chce teraz i będziemy kwita. To podpisuje umowę, czy ucieka? No dobrze, to do roboty. Poleci teraz na środek polany, tam w przewalonym pniu jest ratusz. Siedziba Rady Starszych. Pójdzie do nich i powie chrząszczowi Kazimierzowi tak. Wypasikonik się zgadza. Powtórzy. Wypasikonik się zgadza. I to wszystko? No widzi, jaka lekka praca. Oho. A jak wygląda ten Kazimierz? No siwy chrząszcz w sztruksach, no a jak? Wracam, bo przegapię całe libretto. Wow, ale piękny gmach. O, jest, siwy chrząszcz w sztruksach. Zdzisiu, na święcie łąki będą wszyscy. Nie mogą stać grille przy wejściu na stadion, bo jak tłum wejdzie, to się wszystko zakorkuje, rozumiesz? No to mówiłem mrówkom, żeby dalej ustawiły scenę, to by było więcej miejsca przy bramce. A tak to mamy wąskie gardło. Zdzisiu, te grille to jest mały problem przecież. Mamy większe, wiesz? Na przykład, kto będzie chronił stanowisko z watą cukrową? Przecież osy dostaną pierdolca. Bożenko, spokojnie. No, złość piękności szkodzi. Przepraszam bardzo. O, mucha wleciała. Mnie przysyła ślimak Mieczysław. I co? Masz wiadomość? Tak, mam. No, to mów, dziecko. Ślimak Mieczysław... No mów! Wypasikonik się zgadza. Alleluja! Wiedziałem, że jak się Mieciowi zapłaci, to wszystko załatwi. To będzie najlepsze święto łąki. A ja mam nadzieję, że zaśpiewa swoje największe hity. Zdzisiu, włącz kręć odwłokiem!
Skręć od głowy. Skacz przez łąkę. Skręć od głowy. Skacz przez łąkę. Skręć od głowy. Skacz przez łąkę. Skręć przez łąkę. Skręć od głowy. Skacz przez łąkę. Skręć od głowy. Skacz przez łąkę. Skręć od głowy. Skacz przez łąkę. Skacz przez łąkę. Skręć od głowy. Skręć od głowy. Skręć od głowy. Skręć od głowy. Aż odpadnie. Widzę, że trafiłem na przerwę w obradach. O, Wasilewski! Wiesz, że na święcie Łąki zagra wypasi konik! Kwestia gustu. A my chyba nie mieliśmy okazji się poznać. Komar Wasilewski. Muchalena. Panie przewodniczący, jestem, bo wciąż nie otrzymałem odpowiedzi na moje pismo. No, Wasilewski, ale co my ci mamy odpowiedzieć? Czy jako przedstawiciel komarów mogę zasiąść w Radzie Starszych? No chłopcze, ale ty nie jesteś stary. Myślałem, że nie chodzi dosłownie o wiek, tylko o mądrość życiową. Synku, a ty ją masz? Tysiące komarów uważa, że tak. Kaziu, a może coś z tym jest? Ty, ich jest dużo. Zdzisiu, zawsze było dużo komarów, ale nie będziemy zmieniać zasad, bo Wasilewskiemu marzy się władza. Bardziej sprawiedliwość. Przepraszam, i to w imię sprawiedliwości zniszczyliście dom motyla Damiana? O, pani tu jeszcze jest. Zniszczono dom Damiana? Tak, słyszałem o tym niefortunnym wypadku i przypilnuję, żeby sprawa została wyjaśniona. Panie przewodniczący, a czy mogę w takim razie liczyć na rozpatrzenie mojej sprawy? Wasilewski, no nie teraz. Jesteś za młody, a i są ważniejsze sprawy. Bożenko, gdzie będzie spał wypasi konik? Lena, to czemu ty chcesz wrócić do tego Ciechanowa, skoro nie macie tam takich gwiazd? No bo mamy tam inne fajne rzeczy. Sklepy, ulice, śmietniki. O, jedna spadła. Widziałaś? I jakie masz życzenie? Żeby dziś znowu być na Księżycu. Poczta! Ale leżą. Co robicie? Odchudzacie się? Baśka, przesyłka do ciebie. Skąd? Z NASA. Leginsy ci Krystyna przysłała. Nareszcie. Słyszałem, że wypasi konik przyjeżdża. Wszystko schodzi na psy. A ty czego słuchasz? O, tego. Bąki z Łąki, kurwa. Nie wierzę, że dałam się podejść. O, no. I jak wyglądam? Nie za obcisły? Dla mnie bomba. A dla mnie bombka. Jezu, co to jest? To jest taka kieszonka na picie. Nie. Tam, patrzcie. Tam dalej. Ta łuna. Tam coś płonie. O kurde. To dom chrząszcza Kazimierza. W następnym odcinku. Co tam się w ogóle dzieje przed ratuszem? Ceremonia zaprzysiężenia nowego przewodniczącego. Spałaś z nim? Ja? A kto mnie za dupę łapie? Kim pani jest? W zamian zobowiązuję się do tego, aby nasza polana wstała w końcu z kolan i była prężnie rozwijającym się ekosystemem, w którym mieszkają szczęśliwe owady. Chcesz tu zginąć? Przykleimy cię do plastra miodu i zaćkamy suku. Pani się nie odwraca? Damian, jak się poddasz, to Wasilewski wygra. Chcesz tego? A ty na pewno chcesz się tu u nas tak wozić? Mózko pierduszko, proszę ciebie! Też bym zgorzkniał, gdyby moja Łucja odeszła z koniem. Bartek, tu się dzieją bardzo złe rzeczy. Jesteś tu trzeci dzień dopiero. Nie masz pojęcia, co tu się dzieje.